Nie będzie negatywnych przesłanek korzystania z wakacji ZUS-owskich? Może to jest jednak jakiś taki kroczek do dobrowolnego ZUS? Nie wiem, czy ktoś w Polsce by się odważył wprowadzić dobrowolny ZUS. Nie wiem, czy to by nie spowodowało, że system by runął. Naszym gościem jest Tomasz Petryszak, koordynator zespołów księgowych w iFirma. Dzień dobry, witaj. Witam. Chciałem dzisiaj porozmawiać o wakacjach od ZUS. Dwa słowa. Skojarzenia są różne, wakacje, coś przyjemnego. ZUS, no z całą pewnością jakiś obowiązek, a teraz te dwa słowa mają się spotkać i o tym chciałem porozmawiać. Obietnice były różnego rodzaju, słyszeliśmy o dobrowolnym ZUS-ie, o 3-miesięcznych wakacjach, a teraz na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy wprowadzającej właśnie te wakacje od ZUS. Zgodnie z założeniem będą mogli z niego skorzystać mikroprzedsiębiorcy i to przez 1 miesiąc w roku. Zacznijmy może od tego, jakie to są w ogóle pieniądze, o jakich pieniądzach mówimy, ile przedsiębiorca zyska raz w roku. Jeżeli chodzi o wakacje ZUS, jest to ta podstawowa składka, czyli te około 1600 zł na pełnym ZUS-ie. Czyli ten najniższy poziom, tak? Tak, tak. Mhm. Jeżeli ktoś opłaca wyższe składki, no to niestety będzie miał dofinansowanie tylko do tego najniższego poziomu. No tutaj nie ma możliwości, żeby przedsiębiorca miał dopłatę do swojego jakby podwyższonego ZUS-u, jeżeli taki opłaca. Mhm. Kto może skorzystać z tych wakacji, a dla kogo one pozostaną jedynie marzeniem właśnie, bo tutaj jest jedno wykluczenie, czy kilka? Coś możesz więcej na ten temat tak powiedzieć? Tak, jest, można powiedzieć, dwa takie podstawowe wykluczenia. Jeżeli świadczymy usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy, no to tutaj nie możemy skorzystać z wakacji ZUS-owskich. No to jest to spowodowane tym, żeby nie wypychać pracowników na samozatrudnienie. Dlatego... Chcesz powiedzieć, że naprawdę ktoś mógłby wypychać na samozatrudnienie ze względu na tą jedną składkę, tak? No tak, bo to są zawsze oszczędności. Jeżeli ktoś dużo zarabia i nie chce być w tym drugim progu, no to bardziej mu się opłaca mieć działalność gospodarczą niż jednak być na umowie o pracę. Chociaż to ma swoje plusy i minusy. No zależy kto co woli. Tak? Ale jeżeli będzie jakiś dłuższy okres między współpracą z danym przedsiębiorcą, a już pracą na swoim, mówiąc kolokwialnie, to można a tu jest też taka sama zasada jak w większości preferencji ZUS-owskich, czyli jeżeli już minie ten rok, którym byliśmy zatrudnieni i kolejny rok, no to w następnym roku już nie ma definicji byłego pracodawcy dla naszego pracodawcy, któremu kiedyś wykonywaliśmy obowiązki na umowę o pracę, więc po 2 latach można powiedzieć, że już każdy może skorzystać z tych wakacji ZUS-owskich. Czyli bądźcie czujni, kontrolujcie sytuację, to nie jest tak, że jeżeli teraz się nie udało, to w przyszłości tak już pozostanie. Te wakacje raczej nie znikną z roku na rok, mam nadzieję, więc raczej w kolejnych latach spokojnie można z tego korzystać. To wiemy już, jakie pieniądze, ale czy wakacje, no tutaj wydaje się odpowiedź dość oczywistą, ale chciałbym, żebyśmy to powiedzieli, żeby to wybrzmiało. Czy wakacje obejmą też składki na ubezpieczenie zdrowotne? No właśnie nie. Wakacje ZUS-owskie są tylko od składek społecznych, czyli od emerytalnej, rentowej, wypadkowej i ewentualnie dobrowolnej, chorobowej. Natomiast składkę zdrowotną, czyli tą składkę, która jest teraz lekko mówiąc podatkiem, musimy jednak zapłacić. Zwolnienie jest ze składki, ale czy jeżeli chodzi o całą papierologię, biurokrację, to też mamy wolne jadąc na te wakacje. Czy za miesiąc zwolnienia trzeba będzie jednak złożyć deklarację? Deklarację składamy normalnie, tutaj nic się nie zmienia, bo tak naprawdę w dalszym ciągu podlegamy pod te wszystkie ubezpieczenia, tylko że po prostu ktoś inny za nie płaci. Mhm. Ale musimy złożyć imienne raporty oraz swój raport podstawowy RCA, DRA za taki miesiąc. Tylko tam wskazujemy oczywiście, że korzystamy z właśnie w danym miesiącu z tego zwolnienia. Chyba warto podkreślić, żebyśmy się nie rozpędzili za bardzo w tak, tych wakacjach. Tak, nie wskazujemy podstawowych naszych składek i nic więcej, tylko wskazujemy, że korzystamy akurat z zwolnienia w tym zakresie. Z projektu wynika, że państwo ma pokryć koszty za ten miesiąc wakacji, zatem zwolnienie ze składek to będzie miało swoją cenę. No nie dam to oceniać, ale czy projekt jest korzystny dla przedsiębiorców? Pojawiają się różne głosy, że to może potem wpłynąć na świadczenia.
No właśnie tutaj nie będzie negatywnych przesłanek korzystania z wakacji ZUS-owskich, gdyż tak naprawdę ZUS, czyli państwo, pokryje za nas te składki, więc nie stracimy ani na wysokości emerytury, ani na wysokości zasiłków. No i tak naprawdę spokojnie można z tego korzystać bez żadnych negatywnych opcji. No chyba będzie można odetchnąć, szczególnie ze względu na ostatnie podwyżki w ciągu 2 lat. Popraw mnie, jeśli się mylę, te podwyżki na ZUS były dosyć spore. W okolicach 1/3, 33%? Tak, można to już tak powiedzieć. No niestety ZUS co roku nam drożeje, więc zawsze każda forma jakiegoś wsparcia dla przedsiębiorców, nawet to jednomiesięczne niepłacenie składek, jest tak naprawdę no, korzyścią. No, podzielimy to przez 12 miesięcy i no, mamy tą miesięczną korzyść z tym związaną. Więc to jest tak jakby krok w dobrą stronę. A w twojej ocenie byliśmy w ogóle blisko tych 3-miesięcznych wakacji? Czy to jednak myślę, że to raczej było nierealne, bo tutaj byłby to zbyt duży koszt, zwłaszcza, że przedsiębiorców mamy kilka milionów w Polsce. Jakby nagle wszyscy 3 miesiące nie płacili ZUS-u, no to tak naprawdę kto by płacił ten ZUS? Pojawiły się jednak głosy, że przy podobnych kosztach może warto byłoby się zastanowić, by obniżyć podstawę, na przykład o 10%, wtedy tak, rocznie no, mielibyśmy takie mikrowakacje przez cały rok. Oszczędności byłyby podobne, może nie byłoby tej biurokracji, nie trzeba byłoby wnioskować. No powiem tak, składki ZUS-owskie niestety obwarunkowane są tym, że one zmieniają się wraz ze zmieniającym się minimalnym wynagrodzeniem albo średnim wynagrodzeniem w gospodarce, więc tak naprawdę trzeba było zmienić wiele ustaw, żeby je obniżyć. Tak, ale to nikt jeszcze tego się nie podjął i nie wydaje mi się, że w prostu zrobić wakacje. Dałoby się. Tak, prościej zrobić wakacje, bo po prostu nie płacimy jednej składki, wysyłamy odpowiednie deklaracje do ZUS-u, no i na tym się kończy. Nie musimy zmieniać mnóstwa ustaw z tym związanych. Trochę prywaty, bo ja żona przedsiębiorca już dopytuje kiedy te wakacje, więc od kiedy przepisy mają zacząć tak naprawdę obowiązywać. Słyszałem, że już w październiku powinny wejść w życie i od listopada pierwsi przedsiębiorcy będą mogli korzystać właśnie z wakacji ZUS-owskich, czyli jeszcze trochę musimy poczekać, przynajmniej do końca roku. Ale to jest tak, że prawo zacznie obowiązywać, czy też wakacje będą dostępne od 1 października, ale czy będziemy wnioskować wtedy o te wakacje w listopadzie i grudniu, czy już można wnioskować? Nie, zawsze powinniśmy wnioskować miesiąc przed tym, kiedy planujemy te właśnie wakacje ZUS-owskie. Czyli jakby ktoś chce 1 listopada już skorzystać, no to musisz w październiku wysłać odpowiedni wniosek do ZUS-u. A co z przedsiębiorcą? Tu może taki przykład, który zachoruje w okresie tych wakacji ZUS-owskich i będzie objęty składką chorobową, rozumiem, że otrzymuje normalnie zasiłek, bo nic się tak naprawdę nie dzieje. Wakacje ZUS-owskie nie są przerwą w opłacaniu składek, więc to nie jest zawieszenie firmy, tylko firma w dalszym ciągu funkcjonuje, może tutaj wystawiać faktury, osiągać przychody, no i tak naprawdę może też się zdarzyć choroba przedsiębiorcy. Nic nie tracimy w związku z wakacjami ZUS-owskimi. Będę dociskał teraz, uwaga. W opinii części komentatorów problemem może być to, że jeśli przedsiębiorca opłaca te wyższe składki, o których mówiliśmy, już wiemy, że... Podwyższona podstawa. No więc właśnie, to budżet pokryje tylko to minimalne. To już tak będzie. Tak, prawda? Dokładnie. Tutaj nie ma możliwości, żeby budżet pokrył podwyższoną czyimś składkę, no bo wtedy no, zostały za darmo, powiedzmy, pieniądze na swoją emeryturę. Więc tutaj ustawa przewiduje tylko ten podstawowy poziom, żeby wszyscy po prostu byli traktowani tak samo, żeby nie było wyjątków, że przedsiębiorcy, którzy sobie podwyższą podstawę, mają tak jakby korzystniejsze wakacje ZUS-owskie. No każdy jest w jednym worku i tak ma być rozliczany. A te wnioski, no właśnie wynikające z tego, że w przyszłości to może spowodować mniejszy zasiłek, na przykład dla niego macierzyński, albo dla niej są, no nie wiem, przesadzone, no bo w sumie no tak, chodzi bo o za ten okres i tak składka różnicę. Dokładnie będzie pokryta przez państwo w tym wypadku, więc nie będzie żadnej różnicy między zasiłkiem, który byłby przyznany bez wakacji ZUS-owskich. Wymyśliłem sobie taki przykład, proszę odpowiedz dokładnie. Pan Marek w swojej firmie zatrudnia 3 pracowników, czyli jest pan Marek i ma jeszcze 3 pracowników, za których odprowadza składki.
chce skorzystać z wakacji, od ZUS, to rozumiem, że te wakacje dotyczą wszystkich czterech panów, czy tylko dotyczą pana Marka? Wakacje ZUS-owskie dotyczą tylko przedsiębiorców, więc przedsiębiorca, który chce skorzystać z wakacji ZUS-owskich, nie zapłaci składek za siebie, ale musi zapłacić składki za swoich pracowników. Czyli tutaj też nie ma takiej możliwości, żeby państwo pokryło część składek, które przedsiębiorca musi opłacać za pracowników. Mhm. Więc to trzeba będzie zapłacić. Tak, przynajmniej to zapłacić, żeby skorzystać właśnie z wakacji ZUS-owskich. A spotykacie się z takimi pytaniami? Rzeczywiście podatnicy mają taką nadzieję, że może uda się za całą załogę nie płacić? No tutaj jest normalne, że zawsze szukamy w tych ustawach, które wchodzą w jakieś większe korzyści dla nas, niż tak naprawdę wynika to z przepisów. Więc to jest normalne. No, każdy szuka oszczędności podatkowo-ZUS-owskich. No i jesteśmy przyzwyczajeni do takich właśnie pytań ze strony przedsiębiorców. No my też jesteśmy przyzwyczajeni do pytań, więc jeżeli państwo mielibyście jakieś pytania, to zapraszamy do tego, żeby w komentarzach pod filmem je zostawiać. Będziemy odpowiadać, prawda? Mhm, tak. Możemy to zagwarantować. Oczywiście. A powiedz proszę, jak powinien wyglądać wniosek o zwolnienie ze składek ZUS? Czy dziś już coś wiemy na ten temat? Tak naprawdę jest dużo pracy. Trwają dopiero konsultacje, więc jeszcze chyba ten wniosek nie jest do końca wdrożony, ale to pewnie będzie prosty wniosek w systemie teleinformatycznym ZUS-owskim, czyli będziemy go wysyłać online. No i tam pewnie będziemy określać, w jakim miesiącu chcemy skorzystać z tego zwolnienia, czyli tych wakacji ZUS-owskich. Mhm. I tak naprawdę nie powinien być to jakiś szczególnie skomplikowany wniosek. Mhm. Pytanie, myślę sobie, że też dość istotne podatkowo, czy za te wakacje zapłacimy podatek? Czy to będzie traktowane jako nasz przychód? No w końcu ktoś nam daje, możemy tak powiedzieć. Tak, mogę pomyśleć. Znaczy, wszystko, co dostajemy za darmo, powinno być opodatkowane. Zł. Dokładnie, ale tutaj akurat w tym wypadku będzie to korzystało ze zwolnienia podatkowego, czyli nie musimy się martwić, że będzie to jakieś obwarunkowane podatkiem, czyli zyskamy 1600 zł, a od tego jeszcze nam państwo uciacha podatek, ale tak nie będzie. To jest całkowicie zwolnione z opodatkowania i to będzie w ramach pomocy de minimis. Tu nie jesteśmy od tego, żeby uprawiać jakąś publicystykę, ale chciałem cię zapytać, może to jest jednak jakiś taki wstęp albo jeden kroczek do dobrowolnego ZUS? O, nie wiem, czy dobrowolny ZUS by się udał, ale no, przebudowałoby to na pewno całkowicie państwo. No jednak ci przedsiębiorcy utrzymują też choćby tych emerytów ze swoich składek, więc no, nie wiem, czy ktoś w Polsce by się odważył wprowadzić dobrowolny ZUS. Nie wiem, czy to by nie spowodowało, że system by runął po prostu. Poczytałem trochę komentarzy na temat tej propozycji. Dość często pojawiają się takie, w których wybrzmiewa, że o, za chwilę trzeba będzie podnieść wiek emerytalny, bo za mało składek będziemy płacić. Ale to chyba też jest nieuprawnione twierdzenie, no bo jednak te składki zostaną zapłacone. No dokładnie, ktoś te składki zapłaci. Tak naprawdę, skoro płaci je państwo, no to one są z naszych środków, czyli ludzi pracujących po prostu. Więc to nie jest dokładnie tak, że skoro tutaj przedsiębiorcy mają przerwę w opłaceniu składek, to nagle w systemie zabraknie pieniędzy. No bo te pieniądze po prostu przyjdą z innych źródeł. No, ktoś będzie musiał się na to złożyć. No, nie ukrywajmy tego. Czy jeżeli będą jakiekolwiek pytania, można się zwracać do nas, do was, do i firmy? Tak, dokładnie. Spokojnie można pytać. Jesteśmy zawsze w zasięgu, jesteśmy zawsze pomocni. Przypomnijmy raz jeszcze, w październiku, najprawdopodobniej w październiku przepisy wejdą w życie. Tak, i wtedy... od 1 listopada będzie można już korzystać z wakacji ZUS-owskich. To chyba polecamy wszystkim bardzo gorąco. Zawsze można spróbować. Jeśli państwo tylko możecie to uczynić i raz jeszcze przypomnę, jeśli są jakieś pytania, proszę zostawić je w komentarzach. Tomek obiecuje, że będzie odpowiadał. Oczywiście w miarę możliwości. No, oczywiście. Myślę sobie, że temat gorący, więc tych pytań pewnie nie zabraknie. Naszym gościem był Tomasz Petryszak, koordynator zespołów księgowych w e-firmach. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.